Znajdujemy się przed siedzibą wydawnictwa Sharon, które to w swojej historii ma już wiele pozycji chrześcijańskich, takich jak książki czy płyty. I oto nadszedł czas na kolejną z nich, a jest nią książka Roberta Morrisa zatytułowana Częstotliwość. Czy warto sięgnąć po tą lekturę i o czym ona traktuje, zapytaliśmy właściciela Grzegorza Przeliorza. Dlaczego Robert Morris? Co sprawia, że to już piąte wydanie książki tego autora? Właściwie Robert Morris został nam polecony przez pastora Krzysztofa Zaręby ze społeczności chrześcijańskiej Północ Warszawy i tak jakoś trzymamy się tego autora również, ponieważ wielu innych również wydajemy w Polsce. Natomiast Robert Morris ujął nas tym, że bierze pewien temat i próbuje go rozpracować z różnych stron, nie wchodząc w rowy jakby. Bardzo często, nie wiem, widzimy jakąś książkę, że ktoś mówi o swoim tam objawieniu na dany temat. Natomiast Robert Morris zrobił dosyć ciekawą rzecz i to robi w swoich książkach, że bierze temat i mówi go na podstawie własnych doświadczeń, nie tylko teorii. I jednocześnie też pokazuje, że może być również inne myślenie. Czyli nie jest taki jednotorowy, ale potrafi przyjąć to, że Bóg w danym temacie jest w stanie działać w różnych ludziach w różny sposób. Częstotliwość to nowa pozycja. Co w niej znajdziemy? Jaka zawartość? Dlaczego warto polecić nią widzom akurat właśnie to wydanie? To, czym mnie ta książka właściwie ujęła bądź zachęciła, dla mnie osobiście temat słuchania Boga jest tematem takim codziennym i tematem, który jest właściwie najważniejszym tematem w życiu chrześcijańskim. Natomiast ta książka, jeśli chodzi o częstotliwość, czyli usłysz Boga tam, gdzie jesteś, usłysz Boga w każdym momencie swojego życia, on zawsze mówi, takie hasła jakby przemawiają z tej książki. To jest tak, czasami myślimy, że ktoś, kto stoi, że tak powiem, na czele, jest w jakimś przywództwie, liderstwie, bądź jest pastorem, że oni w jakiś sposób szczególnie jakby słyszą tego Boga i okazuje się, że w tej książce czytamy, że to wcale tak nie jest. Jakby te same ma nie tyle wątpliwości, ile rozkminianie tego, czy to był Boży głos, czy nie był, czy to, co usłyszałem, to było w sercu, czy to był głos słyszalny, czy to było przez słowo, czy to było przez drugą osobę. On tak samo, jakby to mi się podoba w tej pozycji, że on jakby bierze ten temat i mówi, że tak samo rozkminia jak każdy z nas. Więc czytając to, jednocześnie zostałem zachęcony do tego, że czasami myślę, o, usłyszałem tutaj Boga, choć może to było trochę inaczej, albo sobie za dużo dodaję. On pokazuje, że właściwie on jako pastor tam kościoła, który ma 30 tysięcy ludzi, tak samo, dokładnie tak samo słucha Boży głos. A jednocześnie, co jest dla mnie takie bardzo ciekawe w tym, że pokazuje nam, jak to też w Biblii działało. Taka jedna historia, żeby nie mówić o całej treści tej książki, ale mówi na przykład o Gedeonie, że Gedeon usłyszał Boga, jeśli ktoś zna tą historię, usłyszał, że ma wyruszyć do walki, on miał wątpliwości, że to nie ja, ja się nie nadaję, jestem najniższy z rodu i tak dalej, po czym Bóg mówi, tak, ty to masz być. Więc on mówi, dobra, wystawię runo, jeśli runo będzie mokre, reszta będzie sucha, to tak, to jest twoja odpowiedź. Dostał dokładnie to, na drugi dzień chce to samo, ale odwrotnie. Więc znowu prosi Boga o potwierdzenie. I to mnie ujęło trochę, że ten właśnie autor zaznaczył to. Prawdopodobnie to nie był głos, który przyszedł z nieba i nagle powiedział, Gedeon, musisz się ruszyć i iść. Bo jeżeli tak by było, to nie miałby wątpliwości, że to jest ten głos. Natomiast takie rzeczy jak potwierdzenie, a Bóg to daje, Bóg w swojej dobroci dał mu te potwierdzenia, przekonały go, że to jest ta droga. Tak? I to mnie urzekło, że jednocześnie pokazał mi w Biblii tę historię, bo często sobie myślałem, o, w Biblii to tak Bóg mówił, cyk, jest. Ludzie usłyszeli, idą, robią, nie? A nie do końca, rzeczywiście nie do końca i bardzo fajnie podoba mi się to, że każdy z nas może usłyszeć Boga właśnie dokładnie w ten sam sposób i tak samo możemy pytać się Boga o kolejne potwierdzenie, żebyśmy dokładnie wiedzieli w 100%, jaka jest wola Boża do naszego życia. Lektura dla kogo? Lektura i dla dojrzałych chrześcijan jak najbardziej. Natomiast ten, kto jeszcze nie rozpoczął tej drogi słuchania Bożego głosu, no to zachęcam również, ponieważ dużo bardzo praktycznych wskazówek, bardzo fajnych przykładów z Biblii, co jest dla mnie zawsze też najważniejsze, żeby to się opierało na Słowie Bożym. Natomiast książkę polecam tak naprawdę każdemu, kto chce usłyszeć Boży głos, a więc, nie wiem,
czy jest jakikolwiek chrześcijanin, który nie chce słyszeć Bożego głosu. Jeśli jest, no to trzeba się zastanowić, czy to jest relacja, czy to jest religia. Natomiast polecam, jeśli ktoś chce słyszeć Boga, bądź słyszy, a chce gdzieś się upewnić, gdzieś, no to zachęcam do tego, żeby po prostu zahaczyć o tą pozycję, dowiedzieć się czegoś. Być może nie wchodzi w jakąś taką typowo charyzmatyczną głębokość, ale bardzo mądrze napisana książka. Jak słyszeliśmy, książka Roberta Morrisa Częstotliwość to bardzo dobra propozycja dla szerokiego grona odbiorców. Zarówno dla tych, którzy poznali już osobiście Boga i mają z Nim relacje, jak i dla tych, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że powinni ją mieć. Książkę można nabyć w księgarni Sharon, jak i w wielu dobrych księgarniach chrześcijańskich na terenie całego kraju. A nam nie pozostaje już nic innego, jak zaprosić gorąco do tej niecodziennej lektury.